Słuchajcie, ruszamy. Chciałbym wam powiedzieć dzień dobry. Najpierw na początek, bo jest poniedziałek i jest bardzo ładna pogoda. Ja ruszam i ogólnie nawet dobrze się czuję po tym weekendzie, powiem wam szczerze. Jakoś tak presja mi spadła. Uwolniłem wiele, wiele myśli, wiele problemów uwolniłem również. I powiem wam, że też pokrótce trochę wprowadziłem zmian, jeżeli chodzi o skład u mnie w pracy. Ponieważ stwierdziłem, że trzeba się szczurów pozbywać. A takie szczury, powiem wam z doświadczenia, pracując w różnych firmach, przed prowadzeniem jeszcze własnej firmy, potrafią doprowadzić do konfliktu między pracownikami lub pracodawca i nie wiecie, o co chodzi, a później z czasem dowiadujecie się, dlaczego się tak działo. Więc ja się niestety dowiedziałem, poskładałem sobie z fakty w jedną całość i musiałem się niestety pozbyć jeszcze jednego człowieka. Ale nie mam naprawdę z tym jakiegoś problemu, szczerze. Czuję się z tym dobrze, dobrze to zorganizowałem, bo dałem sobie czas na sprawdzenie. Wprowadziłem taką metodę sprawdzającą przez ostatnie 2 tygodnie. Rozmawiałem z tym człowiekiem, zadawałem mu różne pytania. Wytrzymałem te 2 tygodnie, powiem wam szczerze. I sam odkrywał karty. Sam po prostu odkrywał karty. Więc... Życie, słuchajcie, po prostu życie. Ja naprawdę czuję, jakby coś ze mnie zeszło, nie? Już mam kurde, miałem kurde dość. Ten cały okres jakiś końca tamtego projektu, co się tutaj działo ze mną w ogóle, jakieś takie, wiecie, psychozy miałem. Zastanawiałem się o różnych rzeczach, jak, co i ten wreszcie poskładałem w jedną całość, nie? Także zaczynamy normalnie poniedziałek bez stresu, słuchajcie. Muszę najpierw odebrać chłopaków, podjedziemy na robotę, później pojedziemy do Waterlooville. Tam musimy odebrać jakieś graty od tamtego klienta. Mam nadzieję, że nie ma jakiejś listy poprawek po tamtym człowieku, właśnie jednym czy drugim, bo masakra. Więc tak szczerze, mówię wam, z punktu widzenia pracodawcy, ja wiem, że i tak prędzej czy później dowiecie się, kogo nie ma, ale chodzi o to, że to mi kosztuje fortunę. Naprawdę, to mi kosztowało fortunę utrzymywanie takich ludzi, nie? Tyle, ile oni potrafili mi różnych strat wprowadzić. Opóźnień na projektach, gdzie projekt powinien być 2 tygodnie, a później nagle się okazuje, że jest 3 tygodnie, bo nie wiadomo dlaczego, po prostu tempo pracy tej osoby jest takie, że ona tego w stanie nie jest zrobić, zasypia chyba tam w robocie, gdzie jeszcze macie świadomość, że robicie pewne rzeczy w tej robocie dla tej osoby i to i tamto, a dalej on normalnie jakby sobie zaplanował, że 3 tygodnie tam musi siedzieć i siedzi. Także ja nie mogę mieć takich ludzi, powiem wam, z punktu widzenia firmy nie mogę mieć takich ludzi, nie? On może na pierwszy rzut oka jest miłą osobą, ale ja swoje odkryłem po prostu. Ja swoje odkryłem i ja w życiu zawsze pozbywałem się takich ewenementów, bo oni regularnie kopią dziurę za twoimi plecami. Także nie, muszę, naprawdę, nie chcę się rozwijać już w tym temacie. Bardzo się cieszę, że podjąłem taką decyzję i to jest najważniejsze, tak? Ja naprawdę życzę odwagi wszystkim, którzy prowadzą biznes, żeby mieli tą odwagę i nie przywiązywali się za bardzo czasami do tej osoby, która robi tam krzywdę firmie, bo ostatecznie wy się wykoleicie, a ta osoba i tak będzie miała tam w dupie, co tam z wami się dzieje, nie? Także musiałem podjąć takie środki, je podjąłem, zastanawiałem się, nie zrobiłem tego z dnia na dzień. Przemyślałem to, rozmawiałem z żoną, wiecie, supportowałem się cały czas, co tu zrobić, jak tu zrobić, jak to ugryźć i udało się. Także koniec. Teraz jedziemy na kawę, zaczynamy nowe życie. Także jest cacy, słuchajcie, jest cacy. Ja wolę, powiem wam, mniej ludzi mieć, więcej im zapłacić, zrobić ich szczęśliwszych, wiecie. I wtedy będzie naprawdę to jakoś porządnie wyglądało. A szczególnie jak teraz, w tej dobie wszystkich podwyżek, jak oni dostaną troszkę więcej na dniówkę, to też się wszyscy ucieszą. Szczerze, prawda. Także z automatu każdy dostanie trochę więcej hajsu, nie? I też będzie im się lepiej pracowało. Nie będą czuli, że kurde robią za jakieś takie same pieniądze, co w tamtym roku, nie? Jedziemy najpierw co? Po
Jest 29 po, nie zdążę po kawę, więc najpierw muszę zajechać po misia Rysia, a później pojedziemy po kawę. O, mamy czas. Miłego dnia wam wszystkim życzę. I zobaczymy się za chwilę. Będę was update'ował z dzisiejszego dnia, bo trochę się tam będzie działo. Do zobaczenia. Cześć. Dojechaliśmy na robotę, słuchajcie. Czekamy jeszcze za Stanisławem. Wbijamy się, zobaczymy jak to wszystko tu wygląda. Jety, nie jety. A Stachu zabrał ten tego karczera? Właśnie nie wiem, jak jest to on będzie tam gdzieś w środku. Będzie ten a to zaraz trzeba, że... jest ten. Widzę węża. Że go nie brał. Aha, dobra. No, jakoś spoko. Jakoś spoko. Najgorsze jest to, że te slapy, one nie są na betonie obsadzone, no właśnie, nie? Tylko na ziemi, więc jakiś tam minimalny ruch na przykład no, może wystąpić niestety. No, ale dobrze wygląda. Co? Trzeba to dobrze powyczyszczać, nie? No, to karczerem wszystko poskodzi, nie? Tak, ta boczka. Także jak wszystko to wyczyścimy, to później przemalujemy tym sealantem, bo kupiłem. Nie wiem, czy pokazywałem, ale sealant schowaliśmy chyba. W szopie? Dobra, jest za 10, ósma, także jeszcze mamy dużo czasu na kawę, na to, na tamto. Zobaczymy, gdzie jest sealant. Karczer jest, tak zostawił karczer. Pompa chodzi. Kupiłem, właśnie mam tutaj wszystko. Zobaczcie. Resin oil stain. One coat, patio block bathing seals. Use for all blocks, paving, flagstones, limestone, sandstone. Także praktycznie nadaje się do wszystkiego. I tym będziemy malować to wszystko dookoła, aby nie zabrudzało się tak szybko, jak się zabrudzało wcześniej. Także będziemy działać. Poza tym na łazience mamy do obstawienia brodzik i może coś jeszcze. Zobaczymy też, jak plaster schnie. Zobaczymy, jak mieszkanie wygląda. Musimy jechać do tego klienta, gdzie mieliśmy przybudówkę, robiliśmy tam, trzeba odebrać takie pokrycia dachowe, bo trzymaliśmy dla Stanisława i on nie miał tego jak zabrać, więc weźmiemy samochód, pojedziemy. Co tam jeszcze? Jakieś pustaki tam chyba zostały, też zabierzemy. Sprawimy, czy kibel zabrali. W ogóle z kiblem to jest przygoda, słuchajcie. Okazało się, że tydzień wcześniej powinienem dać im znać. Pani, która odebrała ode mnie telefon w środę przed moim wyjazdem na wakacje, nie zaznaczyła tego chyba w systemie. Ten kibel nie został zabrany do tamtego tygodnia. Jeszcze raz musiałem do nich zatelefonować przez cały bałagan, który mają w biurze. Musiałem zapłacić dodatkowe pieniądze za kibel, a nie używaliśmy. Dobra, let's go. Ja patrzę, Stacha nie ma, Stachu dzwoni, Stachu zdenerwowany. Gościu na skrzyżówce wjechał mu w samochód. Ja pierdzia, muszę do niego jechać, bo nie dogadają się, a ja będę tam robił za chwilę za tłumacza, więc na szybko ogarniemy, weźmiemy dane tego kierowcy, zrobimy zdjęcia, żeby za chwilę Stachu nie był winny, bo Stachu mówi, że ktoś mu po prostu wyjechał z bocznej. Dobra, let's go. Nie ma co pokazywać, mała stłuczka. Lekko w zderzak Stacha uderzył, wyjeżdżał właśnie z tej drogi, tak jak ja wyjeżdżam, a Stachu jechał główną drogą. I ten kierowca tłumaczył, że autobus się tutaj zatrzymał, więc on myślał, że Stachu zrobi mu miejsce, więc od razu się wcisnął. A Stachu nie widział, żeby autobus się zatrzymywał, tak mi powiedział, więc to jakieś głupie tłumaczenie tego kierowcy, nieważne. Uderzył go lekko w zderzak, zdążył zahamować. Samochód jest na firmę. Ale nie podał detali, zanim ja przyjechałem, tak naprawdę Stachowi, oprócz numeru telefonu do kogoś tam, nie wiedzieliśmy do kogo, więc poprosiłem go grzecznie o to, żeby wpisał swoje dane, adres, numer telefonu, nazwę firmy, na którą jest zarejestrowany samochód. I Stachu zrobił zdjęcia i się rozstaliśmy, także wracamy. Jedziemy na kawę. Let's go. Zrzuciłem telefon, kurde. Co, twój? Jest, jest, działa. Ja pierdzielę normalnie. Więc to... Słuchajcie, kibla dalej nam nie zabrali. Tu zostaje chyba już do świąt ten kibel. Będą mogli się tutaj wreszcie gdzieś... Wiecie, publicznej toalety tutaj brak w okolicy. To będą korzystać. Nie wiem, co się dzieje. Zapłacone jest, już odbiór jest potwierdzony, bo przecież awantura była z tym kiblem. A dalej go jeszcze nie zabrali. My zabieramy pustaki, worek, wiadro. Nie wiem, czy właściciel jest. Chyba nie ma, bo samochodu nie widzę.
I tyle w tej sprawie. I te panele prosił, żeby zabrać, też je zabierzemy. Let's go. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że nawet inspektor był z Kansilu i już odebrany jest budynek, a ja nawet o tym nie wiedziałem. W piątek był koleś. To też dziwna akcja. Powinienem być na sajcie, nie? No ale nieważne, olewać to, bo ten klient był dosyć skomplikowany, jak wiecie. Najważniejsze jest to, że wszystko zostało odebrane, papiery podpisane, job done. My odebraliśmy tylko resztę gratów. Musimy tu jeszcze wpaść tylko w środę, bo jeden dimmer, ale to już wiedzieliśmy wcześniej, szwankuje, więc tam Wojtek będzie musiał go wymienić. No i potem macie. Tu miałem zajechać, kurde, zapominam. Może go upoluję teraz, Ralfa. Jak już jestem, pogadajmy o Porsche. Ej, kto obczaja te miejsca? Jesteśmy u Claire, słuchajcie. Haslemera. Ciekawe, czy ona jest w domu i ciekawe, jak wygląda chata. Nie wiem, czy pukać, czy nie pukać. Ale idziemy na razie do sąsiadki. Zobaczymy, co tam nasza sąsiadka chce od nas. Chata dalej ładnie wygląda w środku, ale też jest ostry bałagan, słuchajcie. Chyba taki sam, jak był, jak żeśmy zaczynali robotę. Ja pierdziela, ona ma talent. Poza tym byliśmy tam, trochę wyżej. Taki mały pierdół, myślałem, że to jest większa robota. Jakiś murek chce pani naprawić, więc będziemy musieli ją wcisnąć gdzieś tam dwa dni. Dam jej znać, ale to dopiero w lipcu. Tu worek mam. Tu. Dojechaliśmy. Nowe miejsce, nowi ludzie, słuchajcie. Dzisiaj to jest dzień podróży. Zmieniamy co chwilę miejsce. Przyjechaliśmy tutaj, zobaczymy, jak Rafałowi poszło, bo w sobotę tu był, także na pewno sporo zmian. My postaramy się obstawić brodzik. Teraz godzina jazdy. Gdzie masz ten worek? W samochodzie, w kabinie jest. Ten biały. I co? I zaraz wam rzucę update. Ale nie będę już tego spędzał. Słuchajcie, jest update'ik. Bo to jest ważne. Jest trochę bałagan, to też jest ważne, ale to się wszystko zmieni. Kuchnia właśnie wpada na swoje miejsce. Łazienka jeszcze tam stoi, ale też znajdzie swoje miejsce za chwilę. Plaster nam dosekł. Stanisław właśnie kończy malowanie, także będzie super biało. Tu pokój mamy biały, posnagowany. Skirtingi porobione, architrawy porobione. Zostają tylko drzwi. Hydraulikę mamy ogólnie zrobioną, tam z poprawką trochę. Bo rozstaw jest nie taki, jak powinien być, ale to będę musiał poprawić. Więc jak tylko Stachu skończy, to zaraz bierzemy się za brodzik. Ja go gdzieś tu mam. Tu stoi. I sobie go obstawimy. A jak go obstawimy, jesteśmy wolni ludzie, możemy jechać. Tam chłopacy też za nami czekają i chcą od nas jakieś materiały. Właśnie dzwonią. Dobrze, słuchajcie. Joyce załatwiony. Silikony do obstawienia brodzika załatwione. Już za chwilę go będziemy mieli. Musimy podłączyć rurę. Łazienka przemalowana. Graty, te śmieci wyniesione. Jest ogień. Jest ogień. Dobra, my powoli się zawijamy, ale trzeba się pochwalić, że brodzik jest podłączony, ustawiony do poziomu, podłączony do waste'a, sprawdzony. Niech sobie wysycha do jutra i będzie można jutro tutaj rzucić płytki. Także pytanie tylko do właściciela, czy na pewno chce tam. Jeżeli tam będzie chciało, no to tam też się rzucimy, ale porozmawiam z nim najpierw. Poza tym co, kuchnia jest w drodze, ktoś do mnie dzwoni, muszę odebrać. Chłopacy pewnie. Ja zaraz odzwonię. Także co, my się tu... Wymieniłem baterię i działa. To co, biało jest, nie? Zobaczcie, jak jest biało. Wszędzie jest biało. Jest równo. Brodzik zrobiony? Zrobiony. To już mówiłem. My się zawijamy. Musieliśmy dojść do ładu z kilkoma rzeczami tutaj. Ale jutro już tu w ogóle będzie cacy. Także jutro mam nadzieję, że będą wjeżdżały płytki na ściany. Ja przyjadę sobie z kimś do pomocy. I strzelimy to dookoła.
Lecimy już. Słuchajcie, my musimy się chyba z wami pożegnać, bo ja nie zdążę tam podjechać. Także miłego wieczoru, dnia i poranka wam wszystkim życzę. I niech moc będzie z wami. Ptaszki śpiewają. Do domu wróciłem. Żony nie ma. Zaczynam się martwić. Jeszcze wam coś powiem, słuchajcie, tak na szybko. Pamiętacie tą stłuczkę Stanisława Rano? Ja teraz spędziłem prawie godzinę na telefonie z jego ubezpieczalnią. Okazało się, że samochód, który był prowadzony przez tego gościa, jest nieubezpieczony. Zatelefonowałem do gościa, niby właściciela firmy, bo dostaliśmy na szczęście numer telefonu. On strasznie niegrzeczny był i jeszcze próbował wcisnąć nam, że to Stanisława wina. Więc nie dał mi oczywiście numeru ubezpieczenia, bo niby nie pamięta, nie wie, gdzie się ubezpieczył. Jutro będę do niego dzwonił w ciągu dnia. A teraz pytanie, czy nie zablokował już mojego numeru. Najgorsze jest to, że dopóki my nie podamy ubezpieczyciela tego auta, to Stanisław musi płacić z własnej kieszeni, bo ubezpieczalnia nie ma kogo obciążyć. Wyobraźcie sobie, to jakiś paradoks jest. Mam nadzieję, że to się jutro rozwiąże, będę was update'ował, ale jutro w ogóle to nie wiem, co ja wam nakręcę, bo ja jutro jadę na wycieczkę. Jutro jadę na wycieczkę do Londynu, robić paszport. A taka niespodzianka właśnie, bo dostałem z ostatniej chwili appointment. Udało się. Dobra. Ja wam życzę miłego wieczoru i dnia i w ogóle jest super. Jest piękna pogoda i mam bardzo dużo energii. Także zobaczymy się jutro. Możliwe, że coś nagram z lądka, może jakąś fajną miejscówkę odwiedzimy. Kto to wie. Let's go.